my zrobiliśmy walkę inaczej. Uznaliśmy, że poza fabułą, w grze takiej jak nasza, najważniejszym elementem jest akcja, ale akcja angażująca gracza osobiście. Dlatego, że w większości RPGów, szczególnie tych starszych, mamy walkę na przykład turową. Tak było w Neverwinterze, który jest oparty na systemie D20, no więc tak to pewnie musi być. Ale no, walka turowa jest oczywiście fajna, daje możliwości taktyczne, ale sprawia, że gracz się nie angażuje tak bezpośrednio, tak jak na przykład angażuje się grając w, nie wiem, w strzelanki, które są dlatego tak popularnym gatunkiem, że sprawiają, znaczy są strasznie imersywne. Gracz, znaczy ja przynajmniej, jak gram w tego typu gry, to rzeczywiście no, bardzo emocjonalnie reaguję na wszystko, co się dzieje, dlatego że po prostu cały czas mogę coś robić. My chcieliśmy osiągnąć podobny efekt, tylko że chcieliśmy osiągnąć podobny efekt po pierwsze w RPG-u, w którym jednak chcieliśmy mieć statystyki postaci, chcieliśmy mieć skomplikowany rozwój postaci, ale poza tym chcieliśmy zrobić grę, którą steruje się myszką. Jak najłatwiej. I to rzeczywiście jest wyzwanie, bo o ile, jak widzieliście w Wiedźminie, mamy system sekwencji, takie rzeczy były w innych grach. Kombosy są znane z gier, ale rzeczywiście chyba nie było wcześniej gry, w której po prostu klikając myszką można robić takie rzeczy w walce jak w Wiedźminie. Przy produkcji gry komputerowej Wiedźmin moim jednym z głównych zadań było projektowanie walk z bossami. Było to trochę z przypadku, ponieważ człowiek, który miał zajmować się w naszej firmie tworzeniem bossów, nie mógł przystąpić do pracy, więc zostałem postawiony przed faktem dokonanym i na 2 dni przed pokazem gry dla zachodnich dziennikarzy musiałem przygotować 2 bossów. No i to było długie i raczej stresujące 2 dni, zwłaszcza, że to był mój początek pracy tutaj w tej firmie, ale no udało się. I stałem się, że tak powiem, człowiekiem od bossów. Moim ulubionym bossem jest boss z prologu, który, czyli z początku gry. Jest to Max Avola i to był pierwszy boss, jakiego stworzyłem, dlatego mam do niego jakiś tam sentyment. Natomiast no, uważam, że najtrudniejszym bossem w grze będzie potwór zwany Kikimorą. A to dlatego, ponieważ jest to walka zupełnie inna od wszystkich spotykanych w grze. Nie chciałbym tu za dużo też mówić, bo niektórzy gracze, prawda, mogą oglądać film zanim zagrają w grę, dlatego jeżeli spotkałem się z tym potworem i kiedy on padnie u ich nóg, to na pewno zrozumieją, co mam na myśli. Najpierw staraliśmy się razem z Adamem Badowskim wymyśleć tę animację, czyli wymyśleć wszystkie ciosy Wiedźmina. No jest ich całkiem pokaźna liczba, a chcieliśmy, żeby każdy miał jakiś unikatowy element. No, żeby w jednym Geralt schodził do parteru, w innym kopał, w jeszcze innym uderzał z pięści i tak dalej, i tak dalej. To było bardzo duże wyzwanie, no bo ciosów mamy 60 w tej grze, całkowicie różnych. No i musieliśmy to jakoś wypracować. Doszliśmy do tego, że trzeba nawiązać współpracę z kimś, kto się zna generalnie na szermierce najlepiej. I stąd współpraca ze Stunt Academy, z chłopakami ze Stunt Academy. Od momentu, gdy zaczęliśmy z nimi współpracować, te jakby pomysły na ataki, czy powstała cała lawina tych pomysłów na ataki. Pracowaliśmy z nimi grubo ponad 1,5 miesiąca nad tym, żeby wymyślać styl poruszania się Wiedźmina. Cały proces balansowania musieliśmy podzielić na kilka etapów. Na początku wybraliśmy punkt startowy, jakim jest Wiedźmin. Wybraliśmy dla niego pewne umiejętności, które gracz będzie miał dostępne w grze. Startowe umiejętności. Dzięki temu widzieliśmy na każdym etapie gry, jak rozwinięty może być gracz. Oczywiście gracz nie będzie w stanie zrobić wszystkich umiejętności, więc powodowało to, że musieliśmy rozpatrzyć każdą możliwość, czyli kilka różnych szablonów postaci, jakie mógł gracz mieć. No jak mieliśmy już jakby ten gotowy schemat, kilka schematów, przeszliśmy do przeciwników. No tutaj widzimy dosyć większą zagwozdkę, ponieważ przeciwników jest dużo, gra jest duża, więc na każdym tak pojawiają się coś na przeciwnicy. Więc zaczęliśmy ich dzielić na różne grupy. Na początku był podział na przeciwników ludzkich i potwory, tak jak w zależności od tego, jak Wiedźmin ma 2 miecze, prawda, stalowy i srebrny. Następnie był podział na potwory w zależności od tego, jak z nimi należy walczyć. Mamy 3 style walki, więc trzeba podzielić potwory przeciwników ludzkich na takie 3 kategorie.
Następnie, jak już mieliśmy takie, to z grubsza dwa podziały, przeszliśmy do bardziej konkretnych podziałów, na przykład przeciwników rozkładaliśmy na jakichś bandytów, rycerzy, strażników miejskich, potwory na grupy potwory, jak wampiry, czy jakieś tam padlinożerców, czy jakieś tam insekty i tak dalej. Dzięki temu mieliśmy już podzielone grupy, no i zaczęliśmy w tym momencie dodawać specyficzne statystyki. Na przykład dla rycerzy, są opancerzeni, mają tarcze, czy dla potworów na przykład, że mogą się pożywiać na wiedźminie, jak zostanie powalony. To powodowało, że każdej grupie potworów przeciwników przydzieliliśmy pewne elementy dla nich specyficzne, tak że jak gracz widzi jakiegoś potwora, to wie, co on może zrobić, albo na co jest odporny, jak musi z nim walczyć. No a kiedy nam się to udało zrobić, no to właściwie było najprostsza rzecz, którą podczas implementacji mechaniki i balansu, no bo trzeba było to przetestować. A jako że gra Wiedźmin nie jest grą turową, tylko czymś rzeczywistym i zależy sporo od gracza, jak łatwo gra, to w tym momencie bardzo ciężko było zbalansować fakt, bo każdy miał subiektywne zdanie. Przypominam się taka sytuacja, kiedy balansowaliśmy gula, był to podstawowy potwór w grze, który gracz właściwie spotyka w pierwszym akcie już. No i ogólnie spróbowaliśmy sobie, właściwie wyszło to do pewnego momentu, że to był mały taki turniej, kto zdoła pokonać 4 gule. No wyglądało to różnie, jedni ginęli błyskawicznie, innym się udawało, także właściwie ciężko było stwierdzić, czy tak naprawdę jest to za trudne, za łatwe. Dla innych było to ok, dla innych było za trudne, za łatwe. Także w rezultacie cały balans prowadzi do tego, że nad jednym elementem można było siedzieć parę godzin, bo trzeba było przesunąć jedną statystykę w jedną stronę, drugą w drugą i tak kombinować, zapytać się kogoś, żeby zobaczył, jak to wygląda. Więc do tego jeszcze dochodzi element, bardzo duży element losowy. Wiadomo, jest to gra RPG, czyli istnieją rzuty kostką. Oczywiście gracz tego nie robi, tylko robi to gra za niego, no ale to też jest losowość. Czasem jak ktoś jest, może nie flikuje się bardzo dobrze, prawda, przeciwnika, ale miał dużo szczęścia z rzutami, więc wychodził mu łatwo. Nagle walka, która dla innych była bardzo trudna, dla niego okazywała się prosta. Teraz jak sobie gramy na przykład, też się okazuje, że pewne rzeczy dla innych osób są bardzo trudne, dla innych łatwe. Sobie rozmawiamy, że o, ja tego bossa pokonałem raz, dwa, innego bardzo prosto i ta walka jest bardzo prosta, inna jest bardzo trudna. Więc wytestowanie, sprawdzenie tego, żeby to było naprawdę fajne, no zajęło nam sporo czasu i były bardzo różne opinie na temat pewnych elementów gry, więc bardzo często było tak, że to, co ja zrobiłem, powiedzmy, przez siedziałem jeden dzień i robiłem, to potem okazywało się, że musiałem to przerobić, bo jednak na przykład dla mnie było to bardzo proste. Jak długo siedzę, długo gram, to zaczyna być to dla mnie proste, ale ktoś, kto nie gra za dużo, nagle okazuje się, że dla niego jest to za trudne. No i na tym właściwie polegała cała trudność tej gry, cała trudność mojej pracy, bo musiałem co chwilę przesuwać te, że tak powiem, wskaźniki w jedną, w drugą stronę. No jak już mieliśmy ustalone wszystkie potwory Wiedźmina, no to trzeba było dodać elementy oczywiście takie jak eliksiry, broń, różne przedmioty, które można było używać. No to też oczywiście dodawało nowy element skomplikowania. No, czy należało, jak już pojawiła się jakaś nowa broń, trzeba było sprawdzić, czy ona nie jest zbyt potężna, czy walki, które wcześniej były trudne, nagle się nie okazywały, że są zbyt proste, bo ktoś dorwał jakiś super miecz, albo na przykład z niesamowitą zbroję, która mu właściwie pozwala, że staje się prawie niezniszczalny. No i to wszystko było taka właściwie, to co było na początku, to co mówiłem, podziały, prawda, i te początkowe statystyki, no to był taki szkic. I właściwie cały balans to była taka praca ciągłych powtórek. Tworzymy jedną iterację, czyli tworzymy na początku statystyki podstawowe, sprawdzamy je w grze, okazuje się, że coś jest nie tak, poprawiamy i znowu, i znowu, i znowu. Właściwie ten proces trwał do samego końca właściwie zamknięcia projektu, bo cały czas trzeba było poprawić. To jest właściwie balansowanie gry, to jest, tworzy się jakby podstawy, a wiesz, jak się rozwija fabuła, jak dochodzą nowe questy, nowe elementy, pojawiają się nowe sytuacje, cały czas trzeba dostosowywać to, co było zrobione do tych nowych rzeczy. Jak ktoś wymyślił, że fajnie byłoby zrobić coś, jakiś fajny przedmiot, no bo tu mamy fajny quest, tu jakoś trzymać nagrodę, no to przychodzą do mnie, ja to wymyślałem jakiś przedmiot i w tym momencie trzeba było testować, czy ten przedmiot pasuje. Tak samo jest ze zdolnościami. Na początku, jak ustaliliśmy jakieś drzewko umiejętności, ale podczas gry okazywało się, że będą się zbyt mocne, pojawiają się za wcześnie, trzeba było je przenieść jakby później w grze, żeby były na potężniejszych przeciwników, więc cały ten proces właśnie to był cały proces prób i błędów, ciągłego powtarzania, właściwie robienia rzeczy, tych rzeczy, które robiliśmy już powiedzmy miesiąc wcześniej, ponownie je robić, powtarzać i jeszcze raz dostosowywać rzeczy do tego, co właśnie mamy w danym momencie. W sumie zrobiliśmy 3 sesje Motion Capture. 2 dotyczyły walki. 1 była sesją, w której nagrywaliśmy tylko cutsceny. Na pierwszej sesji we Francji, w Animazu,
były nagrywane walki Wiedźmina, tylko na drugiej sesji nagrywaliśmy walkę dla wszystkich innych postaci oraz animacje dla innych postaci z pracami i animacjami charakterystycznymi. Na trzeciej sesji, najkrótszej, aktorzy nagrali nam animacje do cutscen, do przerywników filmowych.